wszyscy Państwo byliście żywo zainteresowani tym tematem. Finał jest taki, jakiego się spodziewaliśmy, pewnie Państwo również, no bo zaginięcie osób, które żyją w normalny sposób, zazwyczaj w takich przypadkach kończą się przypadkami śmiertelnymi. Nikt, kto żyje w normalnym domu, w domu, gdzie nie znika z tego domu, kto ma uregulowany w jakiś sposób swój schemat życiowy, nie ucieka z tego domu, nie pozostawia rodziny, rodziców bez jakiegokolwiek kontaktu, o czym ja wielokrotnie, zresztą przy wielu zaginięciach mówię i mówiłem na wielu konferencjach, które dotyczą w ogóle osób zaginionych. Sprawa ta, tak jak powiedziałem, ma na pewno podłoże wątku kryminalnego i tak jak z Państwem rozmawiałem na samym początku, braliśmy ten element bardzo mocno pod uwagę. Po prostu chłopak znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i teraz czy doszło do rzucenia go do wody, czy doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym, czy doszło do po prostu pobicia i chciał przemyć sobie twarz, bo też taki wariant musimy brać pod uwagę. Myślę, że na te wszystkie pytania będziemy mogli sobie odpowiedzieć po otrzymaniu ekspertyzy z sekcji zwłok, która pewnie będzie niebawem. I to będzie dla naszego biura tutaj, dla rodziny, jak i dla policji pewnego rodzaju odpowiedzią, co stało się i co było przyczyną tak naprawdę śmierci chłopaka. Dysponujemy fotografią sprawcy, który go pobił, który jest zarejestrowany na monitoringu, który Państwo również otrzymaliście tutaj po zabezpieczeniu przez pracowników naszego biura do Waszej dyspozycji. Jest to mieszkaniec Wyszkowa. Jest to chłopak, którego mamy zdjęcie. Jeżeli chcecie sobie, możecie to zdjęcie skopiować. Jest to oczywiście osoba, która mieszka w tak zwanej części patologicznej, jeżeli tak możemy nazwać, żeby się tutaj nikt nie obraził, ale w niezbyt takim, można powiedzieć, miejscu mocno kryminogennym. O, tak bym to nazwał i proszę to patologicznym wykreślić, żeby, ponieważ mogą mieszkać zupełnie przyzwoici ludzie, a to, że mieszkają w jakichś takich blokach, które zostały przeznaczone mieszkaniom, na mieszkania socjalne, to nie znaczy, żeby ktoś, powiedzmy, miał tutaj podłoże patologiczne. Niemniej jednak w miejscu, gdzie jest wiele różnego rodzaju przypadków czy osoby, powiedzmy, które zamieszkałe są w tak zwanych Pekinach, w tak zwanym Pekinie tutaj, jeżeli chodzi o Wyszków, no jest wiele przypadków mocno kryminogennych. Wszelkie bliższe dane człowieka, jeżeli Państwo będziecie chcieli, również Wam ujawnimy, tego, który bił zaginionego. Robert w jakiś sposób może tutaj Państwu przedstawić bardziej szczegółowe informacje, ponieważ jest tutaj cały czas na miejscu i przekaże informacje, które mogą Was interesować. Szanowni Państwo, informacje, które przekazaliśmy w środę w południe policji, tutaj z Wyszkowa. Wśród tych informacji była ta fotografia, którą tutaj Państwu pokazuję. To jest fotografia Sebastiana G., który był tego dnia na dyskotece, tej nocy na dyskotece i który, jak ustaliliśmy, był osobą bijącą. Jest to osoba, która została zarejestrowana na monitoringu. Jest to napastnik. To zdjęcie, dwa inne zdjęcia jakby potwierdzające tę hipotezę, również dostarczyliśmy funkcjonariuszom policji. I poprosiliśmy funkcjonariuszy o to, żeby po raz kolejny zbadali nadbrzeże tuż przy dyskotece.
Powiem szczerze, że troszkę wydawało nam się to niezrozumiałe, że musimy się zwracać z tak w sumie banalną czy trywialną prośbą do policji. Natomiast jak okazało się, było to miejsce trafione. Tam właśnie zostały odnalezione zwłoki Roberta Czajkowskiego. Dotarliśmy również do innych zdjęć sprawcy. Jest to 21-letni mieszkaniec Wyszkowa. Sebastian G. jest aktywnym sportowcem, trenuje boks w miejscowym klubie sportowym. Jest fascynatem tej sztuki walki. Na jego profilu facebookowym, do którego dotarliśmy, można odnaleźć zdjęcia z treningów, zdjęcia z zapraw sportowych, zdjęcia, gdzie prezentuje się jako człowieka silnego i gotowego do walki. Te informacje okazały się trafne. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu wstępny zarzut. Toczą się czynności z jego udziałem. Jak ustaliliśmy, do sekcji zwłok Roberta Czajkowskiego dojdzie w przyszłym tygodniu. Będzie to wtorek lub środa. Będzie to dokonane w Warszawie. I na podstawie wyników sekcji, to tu pan Krzysztof Rutkowski wspomniał, będziemy wiedzieli, co dokładnie było przyczyną śmierci Roberta. Czy utonięcie, czy człowiek żył, czy było to pobicie ze skutkiem śmiertelnym, czy było to pobicie, powiedzmy, i ewentualnie utopienie, no to są to istotne, czy było udoszenie, są to istotne informacje, które sądzę zamkną całkowicie dalsze działania tutaj naszego biura. My praktycznie, można powiedzieć, w dniu dzisiejszym zakończyliśmy wszelkie działania. Chciałem podziękować policji za w sumie zaangażowanie, pomimo to, że tutaj kolega w jakiś sposób był na miejscu i może pewne działania policji traktował jako spowolnione, ale no niestety pewne procedury hamują możliwości. Nie ukrywam, że mieliśmy również własnych podpłonurków puścić do wody. Gdyby te wyniki nie przyniosły poszukiwania, które w sumie gwarantują konstytucyjnie każdemu obywatelowi do podjęcia przez policję takich działań, oczywiście, czy przez Straż Pożarną, wprowadzilibyśmy wtedy własnych płetwonurków, własne łodzie, ponieważ miejsce, gdzie mogły znajdować się zwłoki Roberta Czajkowskiego, było miejsce bez nurtu silnego, bez wirów, które mogły pociągnąć jego zwłoki dalej. Mamy różne przypadki, mieliśmy różne przypadki w ostatnim czasie, które realizowaliśmy, gdzie ten wir bardzo był, czy też ten nurt rzeki był bardzo ostry, gdzie zwłoki, powiedzmy, czy to po tak zwanej śmierci samobójczej chłopaka, którego szukaliśmy we Wrocławiu, gdzie zostaliśmy zresztą poinformowani o tym, że zaginął i było zgłoszenie zaginięcia. Niemniej jednak tutaj kolega dotarł do monitoringów, gdzie jednoznacznie wyłapaliśmy, jak chłopak skacze do wody. No cóż, rodzina się musiała z tym pogodzić. Niemniej jednak zwłoki zostały odnalezione około 20 km od miejsca, gdzie wskoczył do warty. Ale to tak na marginesie. Sprawa, którą tutaj prowadziliśmy na terenie, jak Państwo wiecie, w okolicach Broku, gdzie zostały zrzucone zwłoki chłopaka, który został śmiertelnie pobity przez trzy osoby, praktycznie przez dwóch mężczyzn i jedną kobietę, którzy w tej chwili odbywają karę więzienia. No, do tej pory nie zostały odnalezione. Zwłoki dziewczyny, która została wrzucona do wody w okolicach Stęszewa, sprawę, którą również prowadziliśmy, która została zamordowana, gdzie sprawca przyznał się do mordu, do tej pory nie zostały znalezione. Wiadomo, rzeka ma to do siebie, że korzenie różnego rodzaju miejsca, gdzie może ciało po prostu wejść do tak zwanej jamy, przysypane zostaje mułem i praktycznie zwłoki nigdy nie zostają w żaden sposób odzyskane. Ludzie w takich przypadkach, proszę Państwa, łudzą się nadzieją, że gdzieś ta osoba może żyje. Może jest to nieprawda.
pomimo to, że są zrobione analizy różnego rodzaju, między innymi krwi osoby zamordowanej, niemniej jednak zawsze ta nadzieja w matce pozostaje. I myślę, że tutaj w tym przypadku sprawa została zrealizowana bardzo szybko, no na tyle i skutecznie, że można powiedzieć, temat jest zamknięty dla rodziny. Jest to też bardzo ważne, że jednak mogą postawić gdzieś świeczkę chłopakowi. Najgorsza jest niewiedza, tak jak powiedzmy mamy w przypadku Iwony Wieczorek, gdzie moją teorią jest absolutnie jedna teoria, że została zamordowana. Niemniej jednak matka czasami no, jeszcze wierzy w to, że dziewczyna może żyć, ale to jest w sumie zaginięcie osoby o takim autoramencie i o takim stylu życia, że nigdy ci ludzie nie uciekają. Bo przed kim? Przed dobrą rodziną, przed kolegami, przyjaciółmi, przed dobrym życiem. Tego nie ma. Takie zaginięcia zazwyczaj wiążą się niestety, proszę Państwa, z przypadkami związanymi bezpośrednio ze śmiercią. Także raz jeszcze tutaj chciałem podziękować Państwu, Policji, Straży Pożarnej, wszystkim tym osobom, które były zaangażowane w te poszukiwania, ponieważ mieliśmy wiele telefonów. Wszystkim tym, którzy starali się nam pomóc, również bardzo dziękuję za zaangażowanie, za aktywność. Oczywiście zaproponowaliśmy rodzicom, rodzinie zaginionego ewentualną opiekę psychologa, ale po prostu są tak blisko ze sobą. Byli przygotowani na to, zresztą ja podczas mojej pierwszej rozmowy z rodzicami powiedziałem, że muszą brać bardzo mocno pod uwagę ten wątek, który może być związany ze śmiercią ich syna. Mamy blisko zbiornik wodny, mamy blisko, powiedzmy, pewne sytuacje, które mogły mieć związek z tym właśnie, że został czy to pobity, czy mieliśmy informację, że mógł być przewożony samochodem, ale ta informacja oczywiście okazała się błędna, ale takie informacje do nas docierali. Każda informacja była przez nas sprawdzana. Także raz jeszcze dziękuję. Jeszcze chciałbym podziękować panu burmistrzowi i Straży Miejskiej, którzy również przyczynili się do sprawności naszych działań na tym terenie. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, czy panowie nie żałujecie ujawnienia tego nagrania z monitoringu? Dlaczego? Dlatego, że no, z pewnością osoba zatrzymana oglądała to nagranie i mógł tutaj no, nie wiem, ułatwić ułożenie sobie jakiejś wersji. Nie, tu nie ma ułożenia wersji. Tutaj nie ma sytuacji takiej, która mogłaby cokolwiek doprowadzić. To jest zapis konkretnego działania. Sekcja wykaże. Czy chłopak zmarł w wyniku pobicia, czy chłopak zmarł w wyniku utopienia. Jest to absolutnie w tym momencie prosty temat do rozwiązania. Z naszych informacji wynika, że obrażenia są dotkliwe. Tym bardziej, że pokazanie tego filmu, pokazanie monitoringu również mogło być i przyczynić się do tego, że byliby świadkowie, którzy by do nas przyszli i powiedzieli, ja to widziałem. Panie, weźmie to pod uwagę. Także każde pokazanie tego rodzaju monitoringu, ja sobie zdaję z tego sprawę, że dzisiaj policja może podchodzić do tego na zasadzie, a pokazali, a my mamy przez to problemy. Tak, proszę Państwa. Mam tego wiedzę, że dzięki naszym działaniom policjanci mają kontrolę. Dlaczego tak to ślamazarnie wszystko szło? Ponieważ te monitoringi powinny być zabezpieczone następnego dnia po zgłoszeniu zaginięcia chłopaka. Ponieważ sprawdza się wszystkie możliwe kamery, które są w pobliżu. To jest kolejny przykład i przypadek, kiedy my zabezpieczamy w pierwszej kolejności monitoringi, potem policja rusza się, że tak powiem, idzie w kierunku działań. Ja z pewnością, bez absolutnie tutaj fałszywej skromności, muszę powiedzieć, że tam, gdzie my się pojawiamy i zaczynamy działać, policja bardziej aktywnie działa. I to jest ogólny standard w tej chwili przyjęty, ponieważ chodzi o co? Kto pierwszy znajdzie? To w tym przypadku, ja powiedziałem kierownikowi sekcji kryminalnej,
którym się spotkałem pierwszego dnia, kiedy tutaj przyjechałem, nam nie zależy na igrzyskach. My Wyszków mamy doskonale tutaj zapoznane i my Wyszkowie zrobiliśmy tyle robót, które w jakikolwiek sposób dają świadectwo pracy Biura Rutkowski, żeby nie musimy mieć złapać kolejnego splendoru na terenie Wyszkowa. Policja nie zabezpieczyła tych... A oczywiście, że w pierwszej fazie najpierw zabezpieczyliśmy my, później zabezpieczyła policja. To niestety no... Znaczy, kiedy panowie zabezpieczyliście ten monitoring? Powiem w ten sposób. Następnego dnia, kiedy... Bez szczegółów, bo też nie chcemy w to wchodzić. Jak państwo wiecie, dużym problemem w Wyszkowie jest kwestia monitoringu. I gdyby te kamery były do dyspozycji policji, oficera dyżurnego, przecież to jest monitoring, który zainstalował Urząd Miejski na potrzeby bezpieczeństwa. Część kamer jest we władaniu policji i oficer dyżurny widzi, co się dzieje na tych kamerach. Te kamery nie zostały podłączone do tego systemu. I to jest bardzo duży problem i błąd, kiedy miasto nie ma jednego nadzorującego. Ponieważ w momencie, kiedy policja miałaby, tak jak tutaj pan Robert zaznaczył, kamery, które by widziały, co się dzieje, i policjant zauważyłby bójkę, natychmiast wysłałby radiowóz. W tym przypadku niestety do tego nie doszło. A kto wystąpił z państwa strony o zabezpieczenie tego monitoringu miejskiego? Ja wystąpiłem. Jako? Jako biuro. Biuro? Rutkowski. Biuro Rutkowski. Dokładnie tak. Biuro detektywistyczne? Nie, biuro doradcze. Biuro doradcze. Otrzymaliśmy zgodę pana burmistrza, za co bardzo dziękujemy. Tutaj, no wie pan, tu w tym przypadku nie ma ustawy, która zabraniałaby przejrzeć i obejrzeć, powiedzmy, materiał, który tym bardziej pan Robert jest również dziennikarzem. Tak dla informacji portalu Patriot 24. Ale ustawa o usługach detektywistycznych zabrania... Proszę pana, czy pan usłyszał dobrze, jakie biuro zabezpieczyło ten monitoring? Doradcze. Dokładnie tak. Czyli państwo nie prowadziliście działań detektywistycznych? Nie, gdybyśmy prowadzili działania detektywistyczne, powiadomilibyśmy o tym jednostkę policji, pomimo to, że kurtuazyjnie, chociaż tego nie musieliśmy robić, kurtuazyjnie pojawiliśmy się na policji i powiedzieliśmy, że jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek informacje, będziemy je przekazywać policji. Także to jest na tej zasadzie, że nie były, pomimo to, że podczas tych działań była osoba, która posiadała licencję detektywa, niemniej jednak nie było konieczności i potrzeby wykonywania żadnych obserwacji, dodatkowych czynności, które miałyby charakter detektywistyczny. Czy panowie posiadają wiedzę, kiedy policja wystąpiła o zabezpieczenie monitoringu? Tego ja nie wiem. To skąd pan wie, że była przed... Ale my byliśmy... Analizę dokładną obrazów z monitoringu wykonaliśmy znacznie szybciej niż policja i mogliśmy przekazać wiedzę. Materiał już obrobiony. Wraz z materiałem fotograficznym wskazującym na sprawcę, tak? To zrobiliśmy. I ten sprawca, który jest na zdjęciach, jest to sprawca pobicia, tak? Natomiast tak jak państwo pewnie śledzicie dyskusję na forach internetowych tutaj w Wyszkowie, mieszkańcy wskazują na pilną potrzebę debaty z policją na temat funkcjonowania monitoringu. Jak państwo już zapewne wiecie, bo wczoraj poinformowałem o tym, w tamtej okolicy jest jeszcze jedna kamera. I ta kamera należy do starostwa powiatowego. A nadzorują, z tego co się dowiedziałem, prywatna firma ochroniarska. I też policja nie ma wglądu w tą kamerę, a też ona być może mogła się przyczynić do uzyskania informacji w czasie zdarzenia na temat tego, co się działo w tym... Oczywiście miejsca zagrożone powinny być absolutnie monitorowane przez policję. I to jest konieczne, bo słuchajcie, na pewno policjanci zareagowaliby natychmiast, mając na wizji to, co się dzieje. Tu nie możemy mieć pretensji do policji, że powiedzmy no, nie wiedziała o czymś takim, no bo wiadomo, że nie postawią każdego funkcjonariusza przy każdej dyskotece czy przy każdej
kawiarni, restauracji, gdzie są jakiekolwiek imprezy rozrywkowe. To powinna w jakiś sposób również mieć na względzie organizator, który też nie zawsze widzi, co się dzieje na zewnątrz. I takich przypadków mieliśmy wiele. I tak jak Państwo pamiętacie, nie tak dawno był zatrzymany chłopak, który był poszukiwany listem gończy, później wypuszczony, później przez nas przewieziony do prokuratury w Ostrowie Mazowieckiej, gdzie okazało się, że jest już uniewinniony. Ale gdybyśmy my tego nie zrobili, co zrobiliśmy, to sądzę, że do tej pory on byłby szukany, a policja byłaby przekonana, że on jest winny. Ja jeszcze chciałbym, odpowiadając Panu na pytanie, my obraz i analizę tego monitoringu mieliśmy we wtorek w godzinach popołudniowych. Tak? Gdyby policja była już w tym czasie zaznajomiona z tym materiałem, miałaby wiedzę. We wtorek tak. Można było przystąpić do działań wydobywczych na terenie rzeki w okolicach dyskoteki. Stało się to w czwartek rano. Jest to potężna różnica czasowa. Wracając jeszcze do tego miejskiego monitoringu. Tym bardziej, że jeszcze pan, jeżeli pan pozwoli tutaj na pani pytanie, skąd wiem. No, bardzo prosta przyczyna. Policja, gdyby miała ten monitoring i widziała, co się dzieje, podjęłaby działania natychmiastowe w stosunku do podejrzanego, który pobił. Policja zaczęła działać w stosunku do podejrzanego po przekazaniu materiałów przez nas. Wracając jeszcze do tego monitoringu. W Pana ocenie on jest niewłaściwie funkcjonujący, czy źle funkcjonuje? Przede wszystkim bardzo informacja to podstawa. Miejsce zagrożone powinny być monitorowane przez policję. I to nie jest problem policji, tylko to jest problem ogólnie w tym momencie dogadania się pomiędzy tymi podmiotami, które dysponują kamerami. I jest to tak trochę nieskoordynowane. Część kamer obserwuje Straż Miejska, część kamer policja, część kamer prywatna firma ochraniarska. Tak nie może być. Straż Miejska ma też kamery swoje? Oczywiście. Co więcej, jedna z kluczowych kamer, która uchwyciła część zdarzenia, jest ustawiona nieprawidłowo. Ona dopiero została wczoraj przestawiona, bo do tej pory pokazywała tylko mierniki poziomu wody. Od wczoraj pokazuje bulwar wzdłuż rzeki. Ale ona tam po to została zamontowana, bo ona miała obserwować poziom rzeki. No tak, tak, tylko że wie pani, bezpieczeństwo. W tamtym rejonie doszło do przypadku. Przestawiono ją teraz bardziej na bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ludzi, o mieszkańców, a nie o rzekę, którą widać, czy wylewa, czy nie. No, chyba nie, to jest takie trochę. Miernik można sobie również elektronicznie zastosować, gdzie przekroczy odpowiednią barierę i będzie dzwoniło, powiedzmy, w urzędzie, tak? Na tej zasadzie. Czy w centrum kryzysowym, powiedzmy, tutaj w urzędzie miasta. Także no jest, być może ta sytuacja pokazuje parę elementów, które powinny być zmienione z dobrem dla mieszkańców Wyszkowa. I to jest przede wszystkim, no myślę, że w tym momencie no wiadomo, że to kosztuje śmierć człowieka. Bo tak jak powiedzieliśmy, gdyby policja miała ten nadzór i ten monitoring, z pewnością zareagowaliby natychmiast, szczególnie o tej porze, jeżeli jest osoba, która obserwuje kamery, a nie śpi, to na pewno doszłoby do natychmiastowej reakcji wysłania radiowozu. Co doprowadziłoby do uratowania życia człowieka. Tym bardziej, że bulwar jest miejscem oświetlonym. Tam działają latarnie. Z tego punktu widzenia jest doskonale przygotowany do rejestracji tego typu kamerami. Więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to miejsce było monitorowane w sposób należyty. Jest potrzebna dyskusja, są potrzebne zmiany w zakresie funkcjonowania monitoringu i domówienie się służb odpowiedzialnych za ten problem.